Jak według Biblii narodzić się na nowo? Jednym z głównych przekazów Nowego Testamentu jest narodzenie się na nowo z Ducha Świętego i z wody. Duchowe odrodzenie się jest sednem przesłania Ewangelii, dlatego że Jezus Chrystus przyszedł, aby przywrócić nam to duchowe życie, które utraciliśmy wskutek upadku pierwszych ludzi. Kiedy Bóg stworzył człowieka, postawił go w ogrodzie Eden i skierował do niego takie słowa. Możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. Dalsza część historii jest już dobrze znana. Człowiek zrywa owoc z drzewa poznania dobra i zła, wskutek czego jego ciało zaczyna obumierać. To, co wtedy obumarło, to również jego duch. Wtedy też na świecie pojawia się grzech, choroby i wszelkie inne zło. Ratunek z tego stanu pojawia się, kiedy na świat przychodzi Jezus Chrystus. To On, jako Bóg w ciele, przeżył całe życie bez grzechu, aby następnie móc złożyć za nas nieskazitelną ofiarę. Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. To ożywienie następuje w naszym duchu, który dopóki nie odrodzi się, pozostaje martwy. Jezus po raz pierwszy podejmuje ten temat w Ewangelii Jana na 3 rozdziale, kiedy rozmawia z dostojnikiem żydowskim Nikodemem. Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może wejść powtórnie do łona swojej matki i narodzić się? Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Słowa musicie, które Jezus wypowiada tutaj w tej rozmowie, wskazują na konieczność nowego narodzenia. Nie jest to jakaś opcja, z której możemy skorzystać lub nie. Ten, kto nie narodzi się na nowo, nie może wejść do Królestwa Bożego. W jaki więc sposób odbywa się to odrodzenie? Pierwszym, najważniejszym krokiem jest pokuta, czyli świadome odwrócenie się od swoich grzechów. Każdy człowiek, który nie narodził się na nowo, jest grzesznikiem i pozostaje grzesznikiem i przekaz biblijny jest w tej kwestii bardzo jasny. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Pokuta nie zawsze łączy się z głębokim żalem i ze łzami, ale bardziej jest to zrozumienie tego, że potrzebujemy ratunku od naszej grzesznej natury, a następnie jest to podjęcie świadomej decyzji o porzuceniu naszych grzechów. Przekaz ten również wynika w bardzo jasny sposób z Biblii i są to nawet pierwsze słowa, które kieruje apostoł Piotr po zstąpieniu Ducha Świętego do niezbawionych wtedy Żydów. Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Kiedy już podejmiemy decyzję, że chcemy odwrócić się od naszych grzechów i porzucić je, podążać drogą sprawiedliwości, powinniśmy przypieczętować tę decyzję poprzez przyjęcie chrztu wodnego na odpuszczenie naszych grzechów. Chrzest wodny jest wyrazem naszej wiary w zbawczą ofiarę Jezusa, a jednocześnie pogrzebaniem naszej starej natury. Jesteśmy pogrzebani z Nim w chrzcie, w którym też razem z Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który Go wskrzesił z martwych. Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Kiedy zanurzamy się w wodzie z wiarą w to, że Jezus Chrystus przybił nasze grzechy do krzyża, zostajemy pogrzebani i wynurzamy się z tej wody jako nowi ludzie. Dlatego też tak ważne jest, żeby przyjąć chrzest wodny jako świadomy człowiek. Chrzest niemowląt w tym przypadku jest całkowicie niebiblijną praktyką i dopóki nie będzie poprzedzony wyrazem naszej osobistej wiary w zbawczą ofiarę Chrystusa, jest całkowicie nieważne. I ten temat nie podlega tutaj jakiejkolwiek dyskusji, dlatego że czytając Dzieje Apostolskie wyraźnie widzimy, że przyjęcie chrztu wodnego poprzedzone było zawsze uwierzeniem w Jezusa Chrystusa i chęcią odwrócenia się od grzechu. Chrzest wodny w Dziejach Apostolskich był zawsze nieodłącznym elementem uwierzenia w Jezusa Chrystusa.
A gdy uwierzyli Filipowi, który głosił o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, chrzcili się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I nakazał ochrzcić ich w imię Pana. A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Wówczas eunuch powiedział: oto woda, co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony? I powiedział Filip: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiedział: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Kazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go. Trzecim i ostatnim elementem nowego narodzenia jest wypełnienie, lub inaczej mówiąc, chrzest Duchem Świętym. Dodam tylko, że czasami dzieje się to w odwrotnej kolejności i najpierw ktoś przyjmie chrzest Duchem Świętym, a później dopiero wodny. Natomiast obydwa te wydarzenia zawsze powinna poprzedzać pokuta. Człowiek, który ma nieoczyszczone serce i niewłaściwe motywacje, nie może przyjąć daru Ducha Świętego. I to również wynika z jednej pewnej biblijnej historii. A gdy Szymon zobaczył, że Duch Święty był udzielany przez nakładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze, mówiąc: dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. I powiedział mu Piotr: niech zginą z tobą twoje pieniądze, bo sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz w tej sprawie części ani udziału, bo twoje serce nie jest prawe przed Bogiem. Jak widzimy na podstawie tej historii, człowiek o nieszczerym sercu, który chce wykorzystać dar Ducha Świętego dla własnych korzyści, nie może go otrzymać. Dlatego sam w tej kwestii musisz zbadać swoje serce i zobaczyć, co tak naprawdę cię motywuje do tego, żeby otrzymać dar Ducha Świętego. Musisz uzmysłowić sobie, że nie może to być chęć przeżycia jakiegoś duchowego uniesienia, czy chęć odniesienia jakichś osobistych korzyści z tego tytułu, ale musi to być chęć duchowego odrodzenia się i uzyskanie mocy ku porzuceniu swoich grzechów i ku podążaniu drogą sprawiedliwości. Więc w jaki sposób możemy otrzymać Ducha Świętego? W jaki sposób On może na nas wstąpić? Są trzy sposoby, które znajdujemy w Biblii. Pierwszy to modlitwa z nałożeniem rąk przez osoby, które już posiadają Ducha Świętego. Wtedy kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Drugi to wstąpienie Ducha Świętego po prostu przy wynurzeniu się z wody, tak jak to miało miejsce przy chrzcie Jezusa. A zaraz wychodząc z wody ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha jak gołębice zstępującego na Niego. Trzeci to napełnienie Duchem Świętym po prostu przy uwierzeniu w Jezusa Chrystusa. Kiedy Bóg uzna, że jesteś gotowy, On udzieli ci swojego Ducha Świętego. A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej mowy. W wielu przypadkach napełnieniu Duchem Świętym towarzyszy na przykład modlitwa innymi językami. Tak było choćby w moim przypadku, kiedy modliłem się na pewnym spotkaniu w Krakowie 4 lata temu. Wstąpił na mnie Duch Święty, zacząłem modlić się innymi językami, tak jak opisano w Dziejach Apostolskich. I zdziwili się wszyscy pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli ich bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. Wszystkie te elementy, które opisałem, składają się na biblijne nowonarodzenie. Kiedy w twoim życiu wypełniają się te rzeczy, zostajesz włączony do świętej Bożej rodziny. Twój duch zostaje odrodzony i zostajesz przywrócony do miejsca, w którym był Adam i Ewa, zanim zgrzeszyli. Twój duch odzyskuje życie i zostaje wlane w niego nowe życie, Boże życie. Biblia w niektórych miejscach nazywa ten stan również ożywieniem. I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach. I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy. Podjęcie tej decyzji o dążeniu do nowonarodzenia jest niezwykle ważną kwestią. I tak naprawdę każdy człowiek powinien uczynić to priorytetem swojego życia, aby narodzić się na nowo. Chodzenie do kościoła, sakramenty, bycie dobrym człowiekiem lub tak zwana modlitwa grzesznika nie są w stanie przywrócić nam duchowego życia. Dlatego musimy uczynić wszystko według wskazówek, jakie podaje nam Biblia. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Zachęcam cię do osobistego kontaktu ze mną, jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w kierunku Boga, a potrzebujesz dodatkowych wskazówek. Pod tym filmem znajduje się również link do grupy na Telegramie, gdzie razem z kilkoma osobami odpowiadamy na wszystkie nurtujące ludzi pytania. Błogosławię cię, kimkolwiek jesteś, i do usłyszenia.